Warszawska Gazeta, 18-24 stycznia 2013 roku. Felieton księdza Stanisława Małkowskiego, Veniato Regnum. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej z Ewangelii, czytanej w niedzielę 20 stycznia. Święty Jan Ewangelia, rozdział 2, wiersze od 1 do 11, ma wiele znaczeń. Jezus na prośbę matki przemienia wodę w wino. Wesele jest znakiem zaślubień Jezusa z ludźmi, do których przychodzi na zaproszenie Maryi, aby ich wyzwolić od zła grzechu, śmierci i szatana. Boski oblubieniec szuka na ziemi oblubienicy i ją znajduje we wspólnocie Nowego Przymierza. W Kanie zabrakło wina, co spostrzegła matka i powiedziała do syna: wina już nie mają. Na jej ufną prośbę Jezus uprzedzi i zapowie paschalną godzinę zwycięstwa, która dokona się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Cud przemiany wody w wino w Kanie zapowiada również nieskończenie większy cud eucharystyczny. Jezus mówi do matki niewiastą, nawiązując do słów z Księgi Rodzaju o niewieście, która zgładzi głowę węża, szatana, i poprzedzając uroczyste niewiasto wypowiedziane z krzyża na Kalwarii. Zanim w miejsce pierwszego wina, którego zabrakło, Jezus da wino lepsze, słudzy weselni usłyszą słowa Maryi: uczyńcie wszystko, co Jezus wam powie. I słowa Syna: napełnijcie stągwie wodą. Pierwsze wino oznacza dar Boga Stwórcy, drugie dar Boga Zbawcy. Gdy z chwilą śmierci kończy się nieuchronnie siła i radość życia doczesnego, Bóg podarowuje ludziom Jemu posłusznym chwały i radość życia wiecznego. Droga do chwały prowadzi przez posłuszeństwo Bogu. Życie wieczne w niebie od doczesnego na ziemi jest lepsze. Napełnianie sześciu stągwi wodą oznacza ludzki trud połączony z cierpieniem we współpracy z Bogiem, który w ciągu sześciu dni stworzył świat. Jakie więc warunki są koniecznie potrzebne, aby dokonał się cud nowego wiecznego przymierza? Oto one: miłość i wszechmoc Syna Bożego, który stał się człowiekiem, potężna wstawiennicza prośba Maryi oraz posłuszeństwo ludzi gotowych służyć Bogu, pełniąc Jego wolę. Czego potrzeba, aby te warunki były spełnione w Polsce, gdy stopniowo braknie nam wolności, własności i życia za sprawą złej woli i szkodliwego działania wewnętrznych i zewnętrznych wrogów? Świadkowie i współsprawcy cudów Kanie uwierzyli w Jezusa jako Jego uczniowie. Podobnie i my Polacy uwierzmy w Jezusa, który chce być królem Polski, i we wszechmoc błagającej matki, która już jest na własną zresztą prośbę i za zgodą Polaków królową polskiej korony. Królowanie Jezusa i Maryi w Polsce, jeżeli chcą tego Polacy oraz polskie władze kościelne i państwowe, oznacza poddanie się społecznemu panowaniu Boga w ojczyźnie w myśl słów modlitwy pańskiej: przyjdź królestwo Twoje, veniat regnum. Oby władze były polskie. Będą takie poszanowani ludzi i narodu, gdy zechcą pełnić wolę Bożą zgodnie ze słowami: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zło w Polsce liczy na aktywność ludzi złych i obojętną bierność ludzi dobrych. Widzimy jedno i drugie. Sprytni bezkarnie szaleją, a mądrzy bezmyślnie głupieją. Bo szaleństwem jest zbiorowe samobójstwo Polski, zamierzone przez cynicznych spryciarzy, zaś głupotą jest usypianie się maksymą Szwajka. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. To nasze jakoś wspiera się zapewnieniami, iż mamy wreszcie Polskę wolną i niepodległą po upadku, znak zapytania, komunizmu. Dlatego są tacy pobożni, którzy powiadają: różaniec tak, krucjata nie. Chrystus Król Wszechświata tak, Jezus Król Polski nie. Wola Boża w niebie tak, na ziemi nie. Polska europejska tak, suwerenna nie. Wolność rozumiana po marksistowsku jako uświadomiona konieczność tak, ale jako dobrowolne posłuszeństwo Bogu w wymiarze osobistym i społecznym nie. Ludzkie siły i dobra wola są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla odzyskania przez Polskę wolności. Bronią przeciwnika jest ogłupiająca propaganda kłamstwa, fałszerstwa wyborcze, promowanie oportunistów bez charakteru i twarzy, bez honoru i kręgosłupa, zastraszanie i prześladowanie uczciwych. Zło niszczące polską politykę, ekonomię, kulturę, edukację, wiarę,
wydaje się skuteczne i prędkie destrukcji, bo wie, iż czasu ma mało. Przybliżmy i przyspieszmy zwycięstwo dobra, stosując się do wzoru ukazanego w Kanie. Nie jesteśmy bezsilni ani upuszczeni. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Święty Paweł, w liście do Rzymian, rozdział 8, wiersz 31. Oh, shit.